Zaniepokojeni suwalczanie pytają o wycinkę drzew na Starym Mieście. Chodzi o topole przy ulicy Dwernickiego i Noniewicza. Jeżeli chodzi o ulicę Dwernickiego, wycięto tam 10 topoli na wniosek przede wszystkim mieszkańców sąsiednich bloków, którzy narzekali, że w okresie kwitnienia ten, nazwijmy to, taki ulatniający się, taka wata, prawda, powoduje przede wszystkim alergię. No i dlatego, że ci ludzie się skarżyli, to po pierwsze, a po drugie, zostały one posadzone podczas tak zwanych akcji. To były tak pięknie nazwane czyny społeczne, które nie uwzględniały, że w tym miejscu, gdzie się sadzi drzewa, przebiegają linie energetyczne i linie podziemne, CO czy wodno-kanalizacyjne. I niestety drzewa te są w bardzo złej też kondycji fizycznej. Są tutaj liczne pęknięcia, liczne wilki, które powodują to, że drzewa nie trzymają pionu i grożą przewróceniem się, spowodowaniem katastrofy drogowej lub też uszkodzeniem ciała przechodniów. To kolejny etap wymiany zadrzewienia w tym rejonie miasta. Nowe drzewa pojawiły się w okolicach Galerii Plaza i na części ulicy Noniewicza. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Noniewicza, to jest podobna sytuacja. Znowu mamy tutaj do czynienia z wycinką topoli. I te drzewa w liczbie 12 zostaną wycięte. Tutaj mówimy o odcinku drogi Noniewicza od ulicy Chłodnej do ulicy Wigierskiej. Drzewa te spowodowały zniszczenie chodników. Nastąpiły tutaj wyraźne garby, które szczególnie w okresie zimowym mogą powodować zagrożenia dla przechodniów. Poza tym konary tych drzew, przez to, że rosną, rozrastają się, powodowały zakłócenia w ruchu drogowym. Po prostu samochody ciężarowe, które przejeżdżały tą ulicą, bardzo często zaczepiały o konary, niszcząc skrzynie ładunkowe lub też uszkadzając te drzewa. Także zostaną one zastąpione przez robinie kuliste, które możemy podziwiać. Jest to rodzaj akacji, które już możemy podziwiać na ulicy Noniewicza od ulicy Dwernickiego do ulicy Chłodnej. Są nasadzone piękne, młode drzewa. Władze miasta mają nadzieję, że nowo nasadzona zieleń będzie bezpieczna i estetyczna. Dotąd robinie się sprawdziły. Ograniczenie wysokości dodatku mieszkaniowego, jak przekonują władze, wynika z trudnej sytuacji przyszłorocznego budżetu, w którym muszą znaleźć się pieniądze na zadania własne samorządu. Jeśli chodzi o pomoc społeczną, wydajemy tutaj kwotę ponad 57 milionów złotych rocznie. W tym na dodatki mieszkaniowe w tym roku przewidujemy, że będzie to kwota 3 miliony 800 tysięcy złotych. Jak Państwo wiecie, dokonały się zmiany dotyczące prawnych elementów związanych z opieką nad rodziną. Tu jest piecza zastępcza. Rząd scedował te zadania na samorządy. Scedował, nie zapewniając pieniędzy na to zadanie. Podobnie było z dodatkami mieszkaniowymi. Od 7 lat ich wypłata jest zadaniem własnym miasta, finansowanym z własnych dochodów. W poszukiwaniu potrzebnych pieniędzy władze Suwałk zdecydowały się na zmniejszenie udziału miasta z 70 do 60% w finansowaniu dodatków mieszkaniowych. To nie jest ograniczenie polegające na tym, że ograniczamy konkretnych ludzi. To jest zmniejszenie kwoty dodatku mieszkaniowego o 10% dla tych ludzi, którzy spełniają kryteria dotyczące uzyskania tego dodatku. Jednym z warunków uprawniających do otrzymywania dodatku mieszkaniowego jest wysokość dochodu miesięcznego brutto. W rodzinie nie może on przekroczyć 910 zł, a w przypadku osób samotnych 1274 zł. Od 5 lat stale zmniejsza się kwota wydawana przez miasto na dodatki. Spada liczba otrzymujących go mieszkańców. Nie spełniają wszyscy, którzy w poprzednich latach spełniali te kryteria. W związku z tym uważamy, że w tej sytuacji, gdzie trzeba znaleźć dodatkowe pieniądze na finansowanie również zadań z zakresu pomocy społecznej, należy ograniczyć zakres dopłaty dla tej części społeczeństwa,
nie ograniczając ich ilości. Czyli chodzi o zmniejszenie kwoty, niewielkie zmniejszenie kwoty dodatku mieszkaniowego. W ubiegłym roku z dodatków mieszkaniowych korzystało około 24 tysiące rodzin lub osób samotnych. W projekcie uchwały władze zaproponowały obniżkę wskaźnika o 20%. Ostatecznie stanęło na 10%, co i tak da miastu oszczędności. Tutaj możemy mówić o kwotach wirtualnych, ponieważ z roku na rok kwoty te ulegają zmianie. Jak powiem Państwu, że w 2008 roku była to kwota 5 700 000 zł. W tym roku, jak mówiłem, będzie to około 3 800 000 zł. Z roku na rok kwoty te spadają. Więc jeśli chodzi o oszczędności miasta na tym obniżeniu wartości dodatku, sądzimy, że będzie to około 400 tysięcy złotych. I akurat te 400 tysięcy złotych pozwoli nam na zabezpieczenie dodatkowych zadań, które rząd na nas założył w zakresie pieczy zastępczej, czyli opieki nad dzieckiem i matką. Przeciwko obniżce wydatków na dodatki mieszkaniowe głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Z wyczuciem pracował dzisiejszej nocy suwalski patrol policyjny. Rutynowa kontrola okazała się bardzo trafiona. Dzisiejszej nocy suwalscy policjanci odzyskali rocznego Volkswagena Sharan skradzionego w Niemczech. Kierujący nim obywatel Litwy został zatrzymany w policyjnym areszcie. Policjanci wynikiem kontroli byli zaskoczeni. Patrolujący miasto mundurowi około godziny 24 zatrzymali przy ulicy Pułaskiego do kontroli drogowej Volkswagena Sharan na niemieckich numerach rejestracyjnych. W trakcie szczegółowego sprawdzania okazało się, że w systemie informacyjnym Schengen figuruje on jako utracony półtorej doby wcześniej na terenie Niemiec. 28-letni obywatel Litwy został zatrzymany w areszcie, a skradzione auto trafiło na policyjny parking. Wartość odzyskanego mienia wynosi około 130 tysięcy złotych. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Od kradzieży do zatrzymania minęło niespełna półtorej doby. Złodziejski kanał przerzutu kradzionych na zachodzie aut co jakiś czas daje o sobie znać. Imię zmarłego przed 15 laty Eugeniusza Złotorzyńskiego, działacza PZPR, który w latach 1975-81 był pierwszym wojewodą suwalskim, miała nosić ulica położona na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód, biegnąca równolegle od Walerego Romana i łącząca się ze sportową. Działa już przy niej zakład produkcyjny, buduje się kolejny obiekt, a nie ma adresu. O nazwanie tej wewnętrznej ulicy wnioskował więc do prezydenta Suwałk prezes parku. A Czesław Rękiewicz zamierzał zaproponować radnym upamiętnienie działacza polityczno-gospodarczego z czasów PRL-u. Wycofanie swojego projektu uchwały z porządku obrad sesji prezydent uzasadnił niewyrażeniem zgody przez żonę Eugeniusza Złotorzyńskiego. To weszło już na stałe do kalendarza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, że w grudniu odbywa się takie spotkanie. Jego uczestnicy w tym roku podsumowali projekt z tradycją w nowoczesność, tradycja podstawą tożsamości. Po raz kolejny w gościnnym ośrodku wypoczynkowym zebrała się młodzież warsztatu terapii zajęciowej z Suwałk, młodzież z warsztatu terapii zajęciowej z Sejm i Augustowa. Cieszymy się bardzo, że w dzisiejszym spotkaniu, które jest spotkaniem ewaluacyjnym projektu, który był realizowany przez te trzy warsztaty od dosłownie 3 miesięcy, z tradycją w nowoczesność, tradycja podstawą tożsamości, i był to projekt realizowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. I właśnie dzisiaj, w przededniu Mikołajek, a w 2 dni po święcie, bo 3 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, spotykamy się tutaj na spotkaniu ewaluacyjnym, na którym młodzież zaprezentuje umiejętności taneczne, umiejętności kulinarne, jak również wydaliśmy taki specjalny biuletyn potrawy wigilijne, żeby wszyscy rodzice i zaproszeni goście mogli się posiłkować przed świętami Bożego Narodzenia. I mam nadzieję, że tutaj spędzimy bardzo miło czas. Od września uczestnicy WTZ-ów przygotowywali przyśpiewki i tańce z rejonu
Suwalszczyzny, by pochwalić się nimi przed swoimi najważniejszymi widzami, najbliższymi. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją, która działa na rzecz dzieci, ale i rodziny, na rzecz rodziny szczęśliwej, na rzecz rodziny bezpiecznej. No, przed świętami Bożego Narodzenia podejmujemy również taką akcję przekazywania paczek świątecznych dla rodzin i cieszymy się bardzo, jak rodzice, przyjaciele, znajomi, sponsorzy, sympatycy Towarzystwa i Warsztatu Terapii Zajęciowej są razem z nami. Widowisko zaskoczyło wszystkich. Uczestnicy w ludowych strojach z dumą prezentowali swoje umiejętności przed rodzicami i gośćmi. Grał zespół Przeroślacy. Na stołach istna wigilijna uczta, w której przygotowaniu brali udział uczestnicy warsztatów. Korzenie dzisiejszego zespołu szkół nr 6 sięgają dwudziestolecia międzywojennego. Lata świetności szkoła przeżywała jako technikum mechaniczne, a potem zespół szkół zawodowych CZSP z siedzibami przy ulicy Kościuszki i 23 października. W latach 80. ubiegłego wieku przeniosła się do nowo wybudowanych obiektów przy ulicy Sikorskiego. Zmieniały się nazwy, siedziby, przybył patron. Całej społeczności zabrakło niezwykle ważnego elementu w tradycji szkoły, który w piątek w obecności wielu gości został już uzupełniony. Powód jest bardzo ważny. Dostajemy nowy sztandar. Że dzisiaj jest nadanie sztandaru zespołowi szkół nr 6 imienia Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Zostaliśmy zespołem szkół nr 6 i jako zespół szkół nr 6 po prostu nie mamy sztandaru. A jest to tak ważny element tradycji szkoły, że po prostu dyrekcja zadecydowała, że chcemy mieć. Sztandar ufundowało wielu sponsorów, wśród których znaleźli się absolwenci dawnego popularnego mechaniaka. Niedawno szkoła przy Sikorskiego przeszła gruntowny remont. Przybyły jej nowe specjalistyczne pracownie. Szkoła stale poszerza swoją ofertę, otwiera nowe kierunki kształcenia. Uczniów mamy około 700. Mówię, 4 lata każdy się kształci, plus szkoły zawodowe, tam po 3 lata się kształci młodzież nasza. Kształceniem młodzieży zajmuje się prawie 70 nauczycieli. Do tego dochodzą pracownicy administracji i obsługi. Dla wszystkich uroczystość nadania sztandaru była wielkim świętem.